Cześć wam, z tej strony Kurczak i witam w kolejnym odcinku z Wurcik. No i co, dzisiaj jak zapowiadałem w ostatnim, będziemy się kurde wybierać po zdobycie trochę lodu, bo no chciałem postawić te strażaki. Wiem, że strażaki mi nie są potrzebne przez najbliższe pory roku, ale są mi potrzebne do tego, żeby mieć takie punkty odniesienia w tej bazie, żeby wiedzieć dobrze, jak to ma wyglądać. Także sobie zostawię tutaj te rzeczy, które mi nie będą potrzebne na razie. Pigskina sobie zachowam, złoto może wezmę mimo wszystko. Dobra, i co by mi się przydało? Na pewno by się przydało jakieś żarcie, ale go mam bardzo mało już. To by się przydało w ogóle przepalić. To może zrobię teraz na szybkości, żeby się nie zepsuło. Będę chciał wynająć do tego mermy, ale będzie problem, jeśli mam tylko dwie marchewki. No to będziemy musieli troszkę sobie pomagać, tak jakby z tymi mermami, że będę musiał też sporo tych kamieni samotnie wycinać. Ale tych kamieni tam będzie na tyle, że mermy sobie na pewno poradzą bardzo fajnie. Chyba, że teraz jeszcze uda się znaleźć jakieś właśnie fajne jedzenie gdzieś niedaleko, na przykład jakieś nasionka, które mi wpieprzają te kruki non-stop. Szkoda. Mermy i tak na razie śpią teraz w chatach, więc nie ma sensu latać za nimi. O, zobaczcie, jakie fajne rzeczy, dawaj sanity. Dzięki. Tu znowu fajne rzeczy. Można by już jakieś domki pobudować powoli. Wiecie co, bo w sumie tutaj tych mermich domów kilka jest. Ja bym chciał zbudować też swoje dodatkowo, ale na pewno... O, a ty co tu robisz o tej godzinie? O, no ziomek ze mną. Przejdziemy się już w takim razie. Jak już jesteś, to spoko. Nasionka, dobra. O, tu się znowu kozy biją z macką, super. Świetny plan, umrzyjcie wszystkie, nic się nie stanie na pewno. Dobra, no z jednym mermem to tak trochę słabo, ale nie wiem. Czy szukasz dalej jedzenia, czy może kaktusy pozbierać i nimi ich nakarmić w nocy? Może tak zrobimy, zbierę trochę tych kaktusów, troszkę oberwę, troszkę mój hełm oberwie, ale przynajmniej będę miał więcej mermów do pracy. I jakieś żarcie. Takie na start co najmniej, przynajmniej. Dobra, w tą stronę są jakieś kaktusiki jeszcze. No i co, jak już to sobie zbudujemy, to na pewno będę chciał już obok tych strażaków posadzić pierwsze krzaki borówkowe. Te krzaki borówkowe pomogą mi w przeżyciu w ogóle, bo jak widzicie żarcia tutaj coraz mniej. No i na pewno będziemy potrzebowali na to sporo kupy. Trochę kupy już mam i jakoś tak myślę, że kurde, nie chciałbym stawiać samych, wiecie, farm z tych kup. Przydałoby się też mieć jakieś jeszcze właśnie te borówy, bo borówy przede wszystkim nam tutaj powinny pomóc. No i zastanawiam się, czy nie wyruszyć na wyspę lunarną też niedługo. Oczywiście musiałem do tego jeszcze pozyskać trochę świata, żeby mniej więcej nakreślić, gdzie ona może być przez te ścięte krawędzie na mapie. To by się na pewno przydało. Dobra, wyjdźmy może na chwilę z bagna też jeszcze. Mamy 8 kaktusów. Tutaj są mermy, tylko one się naparzają z macką. Musimy wyczekać na razie. Broni nam tu nie braknie. O, już jeden padł mermik, super. Dobra, walnij ją. Udało się, pomogliśmy. Proszę, to dla pana. To mi się przyda na pewno też, to sobie zbierzemy. Te ryby mi się nie przydadzą. Dobra, chodźcie na razie chłopaki. Zaraz was znowu nakarmię najwyżej. Bo ja bym chciał jeszcze jakieś tutaj jedzonko sobie znaleźć przynajmniej. Bo strasznie mało na razie go mam i troszeczkę się obawiam, że już tego nic nie wyjdzie. Progleksy może wywalimy, nie będą mi potrzebne. Rybki mogą się przydać do budowy domków, ale no na razie to, wiecie, jeszcze jest nie taka pora na to, mi się wydaje przynajmniej. Dobra, czekajcie, gdzie mnie nie było jeszcze, gdzie mogą być jakieś... O, tam jest troszkę jagódek, to ja bym jeszcze nawet wykopał. To jest dobry plan. Nie dość, żebym miał, wiecie, jagódki do jedzenia, to jeszcze bym mógł sobie je posadzić potem. Bo chciałbym ich naprawdę dużo, z tego co pamiętam, to chyba 41 krzaków mogłem tam posadzić. Kurde, to jest kolejne drzewo, czy my już je odkryliśmy wcześniej, ja nie pamiętam. Chyba odkryliśmy je, ale ja pierdzielę, ile tych drzew w ogóle. Bardzo dobrze, przydadzą się na pewno później. Aha, już nie mam miejsca, dobra. Uwaga, bo żaba chce gryźć, jest pełnia w ogóle. Aha, Merm już się tam bije z tą żabą. Nie daj się zabić, proszę. Dobra, no nie wiem, czy te ryby mi tutaj będą potrzebne teraz, może je wywalę jednak. Bo kurde, zajmują mi miejsce w ekwipunku i nie mam w ogóle na nic, co bym potrzebował teraz. Merfolk Strong. Nie chcę ryby, proszę, zostaw ją. Dobra, już wszystko tutaj. Chodźcie, wracamy, zbierzemy sobie teraz ziomków. Te ryby też wypuść. To może jedną sobie zostawię, żeby tam sanity aż tak nie spadało, chociaż
Widzę, że bez większej różnicy. Dobra, Merym, chodźcie. Zgarniamy ekipę teraz większą. I lecimy kopać te kamienie w końcu. Będzie teraz pełnia, więc nie ma żadnego problemu. Co do tych skórek, no to też je będę zbierał. Będę je zbierał, ponieważ no, potrzebujemy też kiedyś sobie zrobić króla, potrzebujemy sobie zrobić te domki Mermgardów. Do tego są potrzebne właśnie te tentacle spoty, więc no to jest wymagana rzecz jednak. Żebyśmy się mogli tu fajnie rozwijać. Mermgardów będę raczej stawiał głównie koło Bee Queen, bo no, inaczej nie będą mi oni potrzebni jakoś bardzo. Zawsze będę mógł ich stamtąd ściągnąć. Tutaj mermów już nie ma. Chwila, gdzie mam kolejny domek? Jakiś mermów, halo? Tam u góry. Ciekawe, czy tam wyszli. Chodź. Nie zostawiajcie mnie. Ten już chyba mnie olał, ale idziemy dalej. Halo, mermy. Boże, jak to powoli idzie. Liczyłem, że trochę szybciej będzie. Dobra. Chodź za mną. Tylko jeden, niestety. Musielibyśmy... O, dobra, tam się coś zaatakowało. A, to niestety tylko on jeden. Chodźcie. Dobra, trzy mermy. To już brzmi jak trochę przynajmniej, ale może tu jeszcze jakiś wyjdą gdzieś. Jeśli jakiś merm z naszych zostanie zaatakowany. Dawaj, komar. Nie, niestety nie wychodzą. No dobra, no to... Kurde, jeszcze macka. Chodź już, merm. Zostaw tego komara, proszę. Olej go, chodź. Chodźcie, idziemy, nie ma czasu. Trzy mermy muszą wystarczyć na razie, bo no ciężko coś, żeby ich więcej tutaj wyciągnąć z domku, widzę. Trudno. Lecimy po te kamienie w końcu. Powinno być już w miarę sporo tego lodu, bo no niedługo będzie zima. Za 10 dni, no to już nie tak może niedługo, ale już powinna być wkrótce, więc... Może ten lód się pojawi, więc moglibyśmy go wykopać trochę. Kamienie tam jeszcze wiadomo też się przydadzą. I będziemy stawiać te strażaki i może już wtedy jakoś tak ogarnę tą bazę, że będę miał jakieś jedzenie, bo na razie to nie jest za ciekawie, szczerze mówiąc. Dobra. Dobrą stronę w ogóle ja idę? Złą oczywiście. Bo kamienie mam za bagnem. No to świetny mi idzie naprawdę dzisiaj. Świetny odcinek. Polecam tego youtubera. No kozak po prostu. Najlepszy na świecie chyba ten gość jest. Wracamy. Boże drogi, no tyle czasu tracę dzisiaj. Że aż to niemożliwe. Dawaj mi tych nasion trochę, bo... O, jeden nasz już olał. Wenus jedz sobie. Idziemy. No, zaczniecie olewać, to już w ogóle nic nie wykopę w dzisiejszym odcinku i będę miał cały odcinek zmarnowany po prostu. A ja bym bardzo nie chciał. Także lećmy sobie tam na te kamienie w końcu. Ejku. Tego głodu mało. Chodźcie. Dobra, no będzie trzeba się posilić chyba tym, albo ratatuja. Znaczy nie ratatuja, tylko zrobimy sobie później po prostu Fistful of Gem. O, już wolniej biegamy, bo nie jesteśmy na turfie bagiennym. W sumie na walkę z Bee Queen będę musiał trochę tego turfu bagiennego postawić tam, żeby jakoś movement speeda zwiększyć sobie i mermom jakoś. Znaczy mermy ogólnie będą musiały być postawione na tym turfie, żeby domki działały. Także to też trzeba będzie zrobić na pewno. Dobra, już mamy dzień w ogóle. Straciliśmy pełnię całą, nie mamy glomera, ale trudno. Nie jest nam jakiś bardzo potrzebny. Lecimy, nie śpimy. Dobra, jest tutaj już lód powoli jakiś. No nareszcie. 8 minut odcinka i w końcu wykonuję to, po co przyszedłem. Nieźle. Ale kurczak, jesteś kozacki. Dobra, kopiemy chłopaki. A ja zgarniam lucik. Dobra, mam nadzieję, że... Chodź. No, kopcie. Dobra, może ten nitro teraz sobie też pozbieramy, bo przynajmniej będzie już na endotermiczne. Powoli. Ale głównie mi zależy na lodzie, którego muszę zebrać w sumie 30. Sorry, że tak kręcę kamerą. Ej! Tamten mi już spierdziela, chodź tu. Dobra, może ja im teraz dam te nasiona wszystkim, żeby przedłużyć to i się nie denerwować, że co chwilę mi uciekają. No i chyba będzie problem troszkę z tym jedzeniem, naprawdę. Muszę szybko ogarnąć ten lód. Tam jakiś widzę kolejny, to lecimy w tamtą stronę. Tutaj już pająki na drugim poziomie, więc powoli będzie można tutaj czyścić. O, patrzcie, w jakim fajnym miejscu jest ten lodzik. Ekstra. Chyba psy idą w ogóle, ale to nic. Dobra. Ła! Dobra, no walimy się z nimi w takim razie, trudno.
A jakbyście mi pomogli z tym, to było super, ale w sumie przeżyłem. Dobra. Zbieramy ten loot. No jeszcze go nie mamy na tyle, ile bym chciał i potrzebował, ale trudno. Możemy sobie zebrać też tego glanda. Glanda zebraliśmy, to zbierzemy sobie jeszcze to. Mięso na razie odpuszczę. Dobra, tu jest lodzik znowu. Nie będzie go za wiele. No to jest za wcześnie troszkę, żeby zbierać loot. Psy idą, tak. Dobra. Nadal nie mamy nawet na jedną. Dobra, tutaj już powinno się zebrać na jedną chociaż. Dajcie dojść. Nawet jeszcze na jedną się nie zebrało. Tu. Lodzik. Najważniejszy jest lodzik. On się tak odnowi, póki są kałuże, więc spokojnie. Dobra, mamy na jedną dopiero. Ekstra. Wiecie co, trudno, ja się najem po prostu tym, bo inaczej to nic z tego nie będzie. Czemu mi już kolejny uciekł? Czy dopiero co go karmiłem? Dobra, nie wiem, macie kaktusy. Może kaktusy wam dłużej dadzą. Jakąś lojalność wobec mnie. Fajnie by było, miło. Tu dwa lody, okej. Bardzo pomagacie, naprawdę, muszę przyznać. Chciałem, że tu gęściej będzie, szczerze, z tymi lodami. Dobra. To już w miarę nieźle. Chodźcie na dół. Tamto mi niepotrzebny jest. Poprosiłbym ten lodzik teraz. Przybliżcie się, żeby mi szybciej poszło kopanie. Dobra. No i jeszcze 6 lodu i jesteśmy w niebie. Tylko gdzie ja go znajdę, jak tutaj już nic praktycznie nie ma. Dobra, psy. No, no pożarcie się. Łaaa! Agro zdjęło. Dobra. Nrra. Tak, pająki, to idealny moment na nie. Dobra. Ponaparzajcie się tam z kolegą. Ja się poleczę może, bo coś tutaj widzę. Śmiesznie zaczyna się dziać. Jeszcze jeden taki przynajmniej, albo dwa takie lodowce fajne by się przydały gdzieś. Coś. Też jedno chyba u góry jest jeszcze biom kamienny, bo widzę jakiś... O, dobra, tu jest biom kamienny, spoko. Tylko, że tu lód jakiś może? Jest coś? No to jest taki malutki chyba biomek. Tu w ogóle jest jakiś dalej jeszcze biom. Dobra, tutaj lodu nie widzę. Ale może tam będzie, bo tam też jest jakiś kamienny, czy jakaś pustynia, nie wiem. No ciężko z tym lodem, dość mocno. O, jest tutaj jakiś, dobra, git. Tu w ogóle świnia. Boże, tu jest pająków. Damy radę tędy przejść? No tak ledwo, będzie trzeba się kiedyś ich pozbyć, bo tutaj nigdy już nie wejdę. Szczerze mówiąc. A, dobra. Czyli nie ma opcji, żeby nie wejść w to. Trudno. Chodźcie, tam się zaparzają. Dobra, tu jest jakiś lód, no spokojnie, to sobie go zbierzemy. Nie chcę się z pająkami bić już. Proszę mnie zostawić. Dobra, ty się z nim bij, ja tam mam to gdzieś. A, to usłyszały jeszcze. Trudno, od tego jesteś. Najwyżej zginiesz. To jest poświęcenie, na które jestem gotów. Ostatnio mnie zdradziliście, teraz ja zdradzę was. Sorry, mer. Papa. Dobra, czy tutaj jest jeszcze jakiś lodzik? Proszę. Jeszcze tylko 3 sztuczki i możemy wracać do domu. Ale coś czuję, że nic z tego. O. Dobra, tu trochę kamieni. Może będzie lód. Proszę. Aha, dobra, to jest muchosmok. To też trzeba... O, dzień dobry. Nie wiem, skąd się tu wzięliście. Nie wiem, czy na tej pustyni będzie lód. Raczej go może nie być, bo to jest taka pustynia dość ciepła, wiecie. Ciężko, żeby tutaj lód jakiś się znajdował. No ale nie wiem, możemy się przejść poszukać ewentualnie. Daj pies spokój, nie chce mi się. Tutaj dużo będzie. Dobra, czyli mamy pustynię z Dragonflyem. Już się naparzają ekstra. Więc to może być ciężko o lód. Chwila. Stoglujmy pauzę sobie. Mapa. Okej. No nie wiem, czy tak szczerze tu gdzieś jeszcze ewentualnie bym tego lodu nie znalazł. Tutaj jakiś się kamień pojawił lodowy, to może tam. To chyba będzie trzeba się wrócić. Aha, dobra. Pauza, kontynuuj. Plus no, coraz mniej żarcia, już mama... O, w sumie kaktusy mi trochę odnawiają. Jest okej. Spoko, tylko trzeba by je przepalić, bo... Zawsze to jakiś tam głodzik będzie dodatkowy. Tutaj nie będzie lodu raczej, więc no zwijamy po prostu. Musimy znowu przez te pajęki przejść. Będzie to nocą jeszcze robione, więc ekstra. W końcu muszę zejść do tych jaskiń, ale to pewnie będę robił dopiero jak już ten lód ogarnę, bo chciałbym pewnie też light bulb mieć jeszcze.
Czy to mogę przejść? Nie, tutaj nie ma przejścia. Bo light bulby na pewno się przydadzą oprócz do latarni zwykłej, oczywiście do zrobienia po prostu większej ilości gówna. Co wy się tak lubicie napieprzać? Będę musiał zrobić tą farmę też później właśnie, że jedno gniazdo pająków i mermy, żeby się one naparzały u mnie tam. Spadaj. Daj mi spokój, proszę. Dam ci za to ze 3 grosze. Dobra, tu jest lód, tu jest lód, tu jest lód. Malutki, ale jest. Chyba tak się nie da, jak ja bym chciał, więc muszę tu postawić niestety ognisko. Mam nadzieję, że ona nie sprawi, że to mi wyparuje. Dobra, i chyba będziemy mieli to, co trzeba, bo już jest końcówa. Tylko, że jeszcze będę musiał zrobić kill off. Hurra. Dobra, i tak, przepalmy sobie trochę tych kaktusów. No, zaraz sobie sanity podwyższy, goście, to będziesz miał w dupie to, co ja tu robię. Raz, dwa, trzy. Dobra, troszkę najedzony, może jeszcze w sumie wszystkie zjem, co się będę przejmował już. Nie będę tam raczej gotował jakiś ratatouille ani nic, a przynajmniej najedzony będę, czyli kaktusy też są w porządku i rosną przez całą zimę, mam je w pobliżu bazy. Jest ekstra, mógłbym jeszcze te birchnaty tutaj wyciąć i też by było super. Można się tymi rzeczami zająć, tylko dobra, już bym chciał naprawdę dokończyć sprawę z tymi strażakami. To lećmy, nie traćmy czasu, żeby te strażaki już stały gdzie powinny. Dzięki czemu będziemy mogli sobie postawić w końcu farmy borówek i one w końcu może nam coś dadzą. I co? I będę chciał pewno zajść do Jacki w następnym odcinku. Przydałoby się do zimy jakoś przygotować, czyli jakiegoś tam thermal stona sobie zrobić, co nie będzie problemem. I zrobić sobie jeszcze by przydało się czapajkę jakąś ciepłą. Czyli jakieś tam futerko z bifalo, które chyba jeszcze nawet nie spotkałem na tym świecie, więc ciekawie. To by się przydało w ogóle odgrodzić jakoś, żeby na bagno nie wchodziło, bo non stop się psuje, o. Ale to by mogło pomóc w ogóle w znalezieniu większej ilości tych kózek. Tam jakaś kózka zginęła, ale też zabili mackę, więc może coraz lepiej. Tu ekosystem sobie sam poradzi, zobaczymy jak wyjdzie. Cześć Mermik, co robisz w dzień? No to spoko. Dobra, stawiamy te cholerne strażaki w końcu. Muszę jakoś tam zapamiętać, jak ja je wymierzałem wcześniej. Przypomnieć sobie przynajmniej, bo pamiętasz, to może bym pamiętał, ale... Niestety, będzie trzeba jakoś ładnie ustawić. Fajnie, że przed zimą się zajmuję budową strażaków, to jest najważniejsze przecież. Tam widziałem już mackę, która mi może przeszkodzić trochę w tym temacie. A może jakbyś podniósł to jedno... Dziękuję, nie wiem co się stało. Dobra. I co ja potrzebuję na Flingo? Potrzebuję jeszcze takich dwóch, czyli będziemy potrzebowali jeszcze takich z czterech przynajmniej. Cztery, tak. A nie, co ja gadam, jestem głupi. A nie, dobrze gadam. Nie mam złota już więcej? Nie, nie róbcie mi tak. Jezus Maria, zabije się chyba zaraz. Nie wierzę w siebie, naprawdę. Czekajcie, dobrze to mam wymierzone? No dobra, chyba jest ok tak. Czyli idziemy. Aż mi się to nie zetnie z końcówką lodówki. Tak jest, to będzie tutaj stawiane. Jest idealnie, dobra. Pierwszy strażak gotowy. Strażak sam. No, no, co się dzieje? Ten świat jakiś pobagowany. Dobra, mięso coraz gorzej. Muszę iść po jedno złoto. Bo gdzieś mi się zapodziało wzięło. Dobra, wyłącz się na razie, nie będziesz potrzebny. Albo mógłbym po prostu olać i sadzić już te borówki. No dobra, mam jeszcze czas, to pójdę po to złoto na szybkości. Gdzieś się tam znajdzie, mam nadzieję. Było tych kamieni trochę, ale ja pierdzielę, serio nie mam złota na tyle. Myślę, że więcej go mam. I potrzebne jest jeszcze w takim razie jedno złoto, żeby sobie zrobić takie lód, mam w lodówce. Boże, jaki ten odcinek jest, nie oglądajcie go, proszę. Wyłączcie już teraz. To jest polecenie nawet. Bez sensu. Naprawdę, jak już tak aż mi się... A, co pierwsze trzy odcinki mi się fajnie grało, naprawdę. To w tym odcinku się czuję, jakbym po prostu robił wszystko na przekór temu, żeby chcieć dobrze tutaj jakoś rozporządzić czasem, wygrać, przegrać, nie wiem, cokolwiek. Naprawdę, czuję się, jakbym tutaj specjalnie chciał przegrać. A nie robię tego oczywiście, żebyście nie myśleli sobie. Oj, Boziu, Boziu, Bozienko. Dobra, no ale ta zima już mi tak troszkę tutaj się zbliża, a ja nie mam praktycznie ogarniętej połowy rzeczy, którą planowałem, bo myślałem, że będzie to szybciej działało. Ale potem przyszedł kurczak i zrobił po swojemu. Dobra, no to trzeba się pospieszyć z borówkami. Tego złota może przy okazji więcej zbiorę. Bo
Na pewno będę chciał zrobić jeszcze parę rzeczy, które będą wymagały złoto. Na przykład taką klatkę dla ptaków, która mnie tam uratuje właśnie jeśli chodzi o mięso i jajuszkę. Bo to będzie taka, wiecie, jedna z wielu rzeczy, którą będziemy mogli jeść tak po prostu sobie. Dobra, no to będziemy mieli już 3 złota, to może jeszcze tu szybko zdążę wykopać ten kamień, zanim pająki się na mnie rzucą jak debile. Tam jeszcze darmówka leży. Tu niestety mało złotka doszło. Dobra, no niech będzie. Tu jest jakiś kamień, widzę. Tylko czy on jest ze złotem, bo to a nie, dobra, to jest Walrus Camp, to nieważne. Trudno, najwyżej więcej złota będziemy później zbierać. Boże, powoli to strasznie idzie, naprawdę. Aż mi jest przykro. Powinienem te drzewa ściąć też niedługo, bo zaraz będą jałowe. I nie będę miał co z nimi zrobić nawet. No nic, no na pewno kaktusy mnie uratują, na pewno uratuje mnie farma jagódek. Później będę się starał też zrobić te normalne farmy, do których będzie potrzeba trochę trawy i nasionka. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie naprawdę, ale... No liczę, że będzie w porządku, że się uda. No o samych jagodach przeżyjemy, ale liczę naprawdę, że jakoś lepiej pójdzie, no. Muszę się przyznać wam szczerze, że będzie tego tutaj troszkę więcej, troszkę szybciej. No nic, może jakoś na początku zimy liczę, że szybko wydropię Walking Cane'a i czapkę. Czapka w sumie tak drugoplanowa, Walking Cane by się przydał. To wtedy byśmy mogli popłynąć, poszukać lunarnej, na niej byśmy znaleźli stone fruity. To by było kolejne źródło wyżywienia i też karmienia mermów, które by tam no, dość długo mogły za nami łazić za taką cenę. Więc to by było też spoko. To sobie już zjemy. Dawaj ten loot i stawiamy kolejną machinę chaosu. Dobra, czekajcie. Tak. I tu będę gorzej widział. Czekajcie, jakoś inaczej to postawimy, tak żebym widział lepiej. Dobra. Już źle coś ruszam. Dobra, idźmy po prostu. Ja to tak mam zrobić? Czy tak? Boże, nie wiem, już naprawdę, chyba... Chyba tak, dobra. Na pewno nie tak. Tak mam to zrobić, bo tu jest przez środek garnków. Wtedy. I czy mi coś tu gasi? Może nie tym będziemy palić, może już ten węgiel wezmę sobie. Ten strażak mi nie gasi. Ten strażak też mi nie gasi. I tu postawimy sobie jeszcze ognisko chłodzące i też nam nie będzie gasiły te strażaki i niczego, więc jest okej. Udało się. Dobra. To teraz co? Może posadzimy jeszcze trochę tych jagódek i nawożę je od razu automatycznie, bo już się obawiam, że nic z tego nie wyjdzie. Dobra, ile to tego mam? 3. Dobra, to nie jest też dużo, ale nie jest też najgorzej. Dobra, zostawmy sobie to tutaj. Jakieś te pierdółki tego typu bęc na ziemię. Zbieramy jagody. A tu jeszcze silka miałem. Dobra, tych jagód też jest jeszcze niewiele. Dałoby się więcej, mamy 30, czyli mogę zebrać tyle kupy. Łoma, tuchno, matulo. Dobra, z tej strony chciałem budować, czyli tak. Tak, tak, tak. Nie wiem na jaką odległość mniej więcej, ale pewnie do końca. Więc tutaj sobie postawimy już tą stronę. Dasz radę, wierzę w ciebie, Wurd, że przejdziesz tutaj. Tak, tak, tak. Jakiś tam miałem ten zarys, więc ja sobie go później sprawdzę. To i tak tylko na start tych jagód jest tyle, więc... O matko! Boże, z niczym nie mogę się wyrobić, naprawdę. Tu mi się już też mięso to psuje całkowicie. Przydałoby się postawić klatkę dla ptaka, żeby je zmienić w jajko i z tych borówek sobie już robić powoli jakieś fajne rzeczy. To nie, to ja tutaj się jakoś lenię. Dobra, no tej kupy nie chcę aż tyle marnować. Dobra, posadzimy ile damy radę, później zrobię sobie może kilka farm. I w następnym odcinku, co, jaskinie lightbulby, czy... Może jaskinie lightbulby będę szukał. Przydałoby się to na pewno, żebyśmy sobie zrobili jakąś latarnię. Tak, myślę, że to będzie okej pomysł. I w kolejnym odcinku będzie takie małe przygotowanie do zimy. Plus właśnie jeszcze będę budował może jakieś tutaj rzeczy. I powoli będę chciał też sobie zrobić na pewno łódkę i wypłynąć, spróbować szukać tej lunarnej wyspy. Bo ona też by nam dosyć mocno tutaj mogła pomóc. Dobra. 41, więc ciężko mi będzie określić na jaką odległość ja to chciałem, ale pewnie do końca działania strażaka to bym zasadził, bo przecież czemu nie.
Dobra, tutaj jest koniec. Także tu jeszcze sadzimy. Już ich jest nie tak źle, bo mamy ich 30, więc powinniśmy na spokojnie móc przeżyć tutaj sporo czasu. Tylko ta klatka dla ptaków i jajko i będzie ok. Nie wiem, czy tutaj chcę sadzić, więc na razie nie będę sprawdzał to później na moim planie. Bo wolę mieć to wszystko ładnie ogarnięte. To na pewno od środka będę chciał sadzić, więc sobie tutaj na razie to posadzę, tak jak mam. O. I gicior, dobra. To teraz to powoli nawozimy. Mogłem to w sumie nie nawozić kupą, tylko jakimś rotem. A kupę zostawić sobie na... Wiecie, na farmy po prostu, ale już trudno. Nie będę teraz przekombinowywał, bo znowu się coś stanie złego i nie będę miał w ogóle jedzenia. No, co ty robisz? Spokojnie. Dobra, także jakieś 30 borówek się tutaj udało zmieścić, więc jeszcze 11 muszę dozbierać, tak? Chyba tyle dokładnie. Okej, no na razie taka faremka, niech będzie, nie jest zła. Dokombinuj staka. I co? I przydałoby się znaleźć jakieś jedzenie teraz znowu. Albo chwila. Struktury i powiedzcie mi, ile kosztuje taka klatka dla ptaka. Dwa papierosy, 6 zł aż. A my mamy 4. Do jasnej cholery, dobra. Jasno, znikam. Ja w takim razie idę szukać jedzenia po prostu. Idziemy i zbieramy żarcie. Bo się zdenerwowałem na starcie. Przy okazji mogę to zebrać też, jak będzie gdzieś po drodze. Żeby już później nie latać za tymi papierusami. Nie pamiętam, ile było potrzebne. 4, tak? Tak. Dobra, czyli będziemy potrzebowali 8. Kiedyś ta liczba chyba była o wiele większa, ale to było jeszcze za czasów podstawki. I nie wiem szczerze, czy oni to zmieniali, czy mi się wydaje tylko. Dobra, już będziemy mieli wszystko. To teraz idziemy szukać. Idziemy szukać dalej żarcia jakiegoś. Bo naprawdę jest problem. Muszę czekać, aż mi te borówki urosną, zrobić tą klatkę dla ptaka. I zmieniać sobie te jajka i wtedy już będzie ok. Tylko na razie jest problem, bo po prostu wszystko, co mam, to chcę się... O, czekajcie, ile tu jest rota? 7, no to ta się przyda, będzie do nawożenia. Dobra, muszę zbierać tego rota, żeby nie zużywać aż tyle po prostu kupy na farmy same, nawożenie tego wszystkiego. Na przykład na samą trawę, to ja bym się chyba bardzo mocno zmęczył, gdybym miał, wiecie, gdybym miał aż tyle rota, znaczy gdybym miał aż tyle kupy zużywać, bo tam chyba mi wejdzie z 200 coś tej trawy. Dobra, w którą stronę moglibyśmy iść? Tutaj już byliśmy. Tu jest jakiś biom. O, tu jest jesiennego biomu kawałek, to ja się tam przejdę, tam będzie dużo jagódek. One się nam przydadzą na pewno. Dobra, to tam lecimy teraz i w następnym odcinku stamtąd będę chyba startował do jaskiń jakiś. I będziemy szukać właśnie lightbulb, będziemy szukać jakichś syfów, które mogą się popsuć. I będziemy szukać więcej borówek, robić kupę, robić klatki, robić wszystko co trzeba, żeby już ta zima jakoś była do przeżycia. Zbieramy to oczywiście od razu. Darmowe patyki też sobie pozbieramy, będę musiał je też posadzić później obok siebie. Boże, muzyka zagrała tak jakoś dziwnie i myślę, że coś się stało dziwnego, złego. A to tylko muzyczka Don't Starve właśnie akurat włączyła. Bardzo przyjemna zresztą. A, grzybeczki. Ja nie tracę jedząc je, prawda? A, dobra. To może, wiesz co? Wkurzyłeś mnie. A nie, tracę helta. Dobra, to spadaj. To ja cię nie chcę wtedy. Może przepalone bym sobie zjadł, to by było ok, ale ja nie myślę czasem. Dobra, tu jest jakiś biom jesienny, to może będzie ok. Zobaczymy, czy tutaj coś się znajdzie fajnego. Koci szopy jak na razie. Świnia, która nie wiem czemu jest w ogóle poza domem, skoro mnie tu nie było jeszcze. Teraz mnie chcesz zabić, dobra. Zbieramy dalej kwiatki na jakieś roty, kupy i te sprawy, wiadomo. Przyda się to na pewno. Mówiliście mi też, żebym sobie zrobił farmy grzybków w podziemiach, no wiadomo, tam się nie będą wywalały na zimę, będą działać. Ale tak szczerze to te grzybki, no nie wiem. I wszystko zamiast nich mogę sobie jakoś inaczej załatwić, także średnio mi się ten pomysł podoba. Żeby te farmy grzybów robić i marnować sobie na to living logi. Okej, tutaj mam jagody, nareszcie. Przydadzą się. Marcheweczki jakieś, będę mógł sobie podjeść. Tak szczerze, to powinienem z nimi wrócić do bazy i zrobić sobie Fistful of Gema. Bo tak to szczerze, one mi niewiele dadzą same w sobie. No, niewiele mniej na pewno. Ale i tak to jest takie dosyć niewiele.
Dobra, te marchewki bym sobie podjadł, może je zaraz przygotujemy, to będą lepsze w smaku. Będą wurt bardziej smakowały. Farmy świń też trzeba będzie zrobić w końcu jakieś. Bo co? Okej, tutaj jestem zejścia do jaskiń, to w to pewnie wejdziemy. Farmy świń na pewno się przydadzą, no bo hełmy, nie? Jakoś będę musiał te hełmy farmić. Wiadomo, świnie są agresywne wobec wurt, ale da się je stawiać w nocy. Czy wieczorem, one wtedy śpią w domkach i nie robią żadnego problemu. Więc jest luzi garbuzik. Tu taki złotko, to też może sobie zgarnę przy okazji, jak już jestem. Nie pamiętam, czy one są agresywne, bo nie wszystkie stworzenia, które były agresywne tak wobec Webera czy Wartoxa, są agresywne wobec Wurt. Nie wiem, czy chcę testować. Na razie mi nie dupnął, okej. A one mają dość spory zasięg, chyba jeden z największych w grze, więc mogłyby mnie dupnąć. Dlatego są w stanie zabić na przykład ptaki, które odlatują. Dobra. Tu jakieś kwiatuchy jeszcze też trzeba będzie zebrać. Mamy już 30 parę minutek, także ja bym się z wami żegnał powoli na pewno. Czy tutaj jeszcze mam jakieś żarcie? Nie. No powiem wam, że nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwiutko, ale myślę, że jak już mamy te borówki, zaraz sobie zrobię tą klatkę dla ptaszora, to już będzie lepiej. Będzie się dało żyć. Tutaj powinno być... Aha, tu jest wioska świń. To ja może tutaj nie chcę wchodzić. I tu widzę mechanicznych. Czy to są ci mechaniczni, których ja szukam? Nie. To są jacyś inni mechaniczni. Nie ma tutaj tego dużego, że tak to nazwę. Ale przynajmniej kwiatki są. Ej, mordo. No ty gnoju. Ła. No co za gnojek. Ten się obudził w ogóle nie wiadomo skąd. Dzięki. No dobra, miło, że jesteście. Szkoda trochę, że mi tak zużyliście jeszcze hełmu i hapeków. Ale spoko ogólnie. Dobra, to zjedzmy sobie jeszcze te mrchyweczki na koniec. I co, będę się z wami żegnał. Dzięki za oglądanie. Jeśli macie oczywiście jakieś rady, to jak zwykle piszcie je na dole. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, choć był tak nieogarnięty, że szok. No to co, mam nadzieję, że w następnym tym będzie lepiej. Do usłyszonka, trzymajcie się, pa pa.